Cześć, dziś pokażę Ci kolejny ciekawy przykład animacji zdjęć w Canwie. Przykładem będzie branża projektowania wnętrz. A więc wchodzimy do Canwy, przechodzimy do zakładki filmy i tutaj wybieramy rozmiar filmu, jaki nam odpowiada. Ja wybieram film na YouTube i teraz musimy przesłać zdjęcia, które chcemy umieścić w animacji. A więc klikam przesyłanie, prześlij pliki, zaznaczam zdjęcia, które chcemy użyć i klikam otwórz. Zdjęcia zostały przesłane, a więc wybierzmy sobie pierwsze zdjęcie i je sobie powiększmy. Teraz dodamy sobie do tej prezentacji pasek podglądu, a więc klikam elementy i wybierzmy sobie kwadrat i umieśćmy mniej więcej w tym miejscu. Kolor tego elementu ustawmy podobny do elementów na zdjęciu, a więc klikam ten plusik, wybieram tą pipetę i powiedzmy, że wybierzmy sobie ten kolor. I transparentność stawmy sobie powiedzmy na 60 i tutaj umieścimy sobie kolejne 3 zdjęcia. A więc przechodzimy do przesyłania, bierzmy sobie to zdjęcie. I dodamy sobie tutaj jeszcze jakiś tekst, a więc klikam tekst, dodaj nagłówek. Zmieńmy sobie kolor na biały i zmieńmy sobie czcionkę. Teraz, gdy pierwsza strona jest gotowa, spuśćmy sobie drugą, a więc najeżdżamy na stronę pierwszą, klikamy w tym miejscu i po obie strony. Teraz, gdy już jesteśmy na drugiej stronie, wybierzemy sobie kolejne zdjęcie, a więc umieszczamy w którymś z rogów i powiększamy. Teraz klikamy położenie i klikam do tyłu. Teraz zdjęcia na podglądzie możemy sobie przesunąć do góry i dodamy sobie kolejne zdjęcie, a więc przesyłanie i niech to będzie na przykład to zdjęcie. I teraz, żeby zrobić płynne przejście między tymi dwiema stronami, musimy najechać na przestrzeń między tymi dwiema stronami w tym miejscu, dodaj przejście i klikamy synchronizację. Ustawmy sobie na sekundę. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. A więc nastąpiło przejście, więc możemy przystąpić do tworzenia kolejnego slajdu. A więc klikamy tym razem na drugi slajd i znowu klikamy w tym miejscu i po obie strony. Jesteśmy już na stronie trzeciej i powiększamy kolejne zdjęcie. Teraz, żeby ustawić czas trwania wszystkich slajdów, klikamy w tym miejscu. Powiedzmy, niech to będzie 1,5 sekundy i zaznaczamy zastosuj na wszystkich stronach. Czas trwania slajdów został skrócony. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Teraz dodajmy sobie ostatni slajd, w którym pokażemy wszystkie zdjęcia na jednym slajdzie. A więc klikam na ostatni slajd, klikam w tym miejscu i powiem. Na ostatnim slajdzie po prostu będziemy pomniejszać wszystkie zdjęcia. I w taki oto prosty sposób stworzyliśmy ciekawą prezentację zdjęć. Warto do tego dodać jakąś ścieżkę dźwiękową. Możesz użyć swojej lub wykorzystać zasoby Canwy. W tym celu klikamy elementy i w wyszukiwarce wpisać coś, co może kojarzyć się z projektowaniem wnętrz lub czymś, co może być z nią powiązane, na przykład luksus. Teraz musimy wyszukać audio, wybrać jakąś ścieżkę dźwiękową, złapać i przesunąć na projekt i pobrać na dysk. Żeby to zrobić, klikamy udostępnij, pobierz typ pliku wideo MP4 i kliknąć pobierz. To by było na tyle. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!